Ekscelencjo, najdostojniejszy księża arcybiskupie, metropolito łódzki. Ekscelencjo, najdostojniejsi księża arcybiskupie, seniorze, pierwszy metropolito łódzki. Drodzy bracia w kapłaństwie, w stopniu biskupów, prezbiterów i diakonów. Drodzy alumni, bardzo drodzy przedstawiciele życia konsekrowanego, wspólnotowego i indywidualnego. Siostry i bracia, drogie dzieci pierwszokomunijne, wszyscy czciciele Jezusa Chrystusa Eucharystycznego. Wyszliśmy od Matki Bożej Zwycięskiej, tej, która w znaku tamtej świątyni przypomina nam pierwociny niepodległości ojczyzny sprzed 100 lat. Ale to jest ta sama Maryja, o której słyszeliśmy dzisiaj w zapowiedzi protoewangelii z pierwszej księgi Starego Przymierza. To jest ta sama Maryja zwycięska, która stała się matką pod krzyżem. I to jest także ta sama Maryja, która otoczona jest wieńcem z gwiazd 12 w jej apokaliptycznej wizji. To jest ta sama Maryja, która ciągle mówi nam, tak jak w Kanie Galilejskiej, wskazując na Jezusa: uczyńcie wszystko, co mój Syn wam powie. To właśnie za Nim, jej Synem, podążaliśmy ulicami naszego miasta. Zwycięskim Synem. Synem, którego serce zraniła włócznia, a ono odpowiedziało na to zranienie wylanym darem krwi i wody. Zwycięska Maryja i zwycięski Jezus przyprowadzili nas do Bazyliki Katedralnej. Wspominając, jak już słyszeliśmy z ust arcybiskupa metropolity, wydarzenia sprzed 31 lat, chciałoby się dzisiaj zapytać, posługując się słowami Księgi Rodzaju, gdzie są dzisiaj tamtejsze dzieci pierwszokomunijne? Jakie jest ich życie? Jak przebiega to, co zaczęło się w tym po raz pierwszy usłyszanym słowie: ciało Chrystusa? I zapewne pełnej radości odpowiedzi: amen. Czy to amen jest żywe? A może było wypowiadane już niewiele razy? Może usta niewiele razy były otwierane, aby przyjąć ciało Chrystusa? Bardzo pragniemy, aby tamte dzieci pierwszokomunijne, jak mówił ksiądz arcybiskup metropolita, także sprawiały, aby ich dzieci wypowiadały amen, gdy będą przyjmować lub przyjmują sakrament Eucharystii. To piękne wspomnienie świadectwa wiary, które oby nie było tylko wspomnieniem, ale było ciągle żywym darem. Wczoraj, nie przez przypadek, ale spotkałem dziecko pierwszokomunijne sprzed 31 lat, jednego z kapłanów diecezji łowickiej, który po studiach rzymskich posługuje w diecezji. Radosny i szczęśliwy z tamtego dnia. Gdzie są dzieci komunijne z Lublinka? Jakie są ich drogi? O to pytamy tutaj w Łodzi.
to pytanie na pewno dociera w dalekie zakątki naszej ojczyzny, a może i poza granicę. Ta nasza lokalna uroczystość przez fakt liturgii Słowa Bożego z dziesiątej niedzieli zwykłej wpisuje nas w przeżywany Dzień Pański w całym Kościele Powszechnym, bowiem te same Boże Słowa zwiastowane są we wszystkich zakątkach globu ziemskiego. Gdzie są ludzie wiary, gdzie są współcześni synowie Boga i nasi bracia, zwiastowane jest to samo orędzie. Idziemy zatem do raju. Idziemy do raju, gdzie widocznie Adam i Ewa nie czuli się tam dobrze. Nie nauczyli się raju. Nie rozpoznali raju, życia w raju. Okazało się, że patrząc na drzewo, patrzyli tylko oczyma fizycznymi. Nie dostrzegali tego, co w znaku tego drzewa było niedostrzegalne. Zaprzepaścili to, co niedostrzegalne, a opowiedzieli się za tym, co ziemskie i przemijające. Tak skorzystali z daru wolności. Tak złamali swoją wolność. Tak wypaczyli swoją wolność. Bóg pyta, gdzie jesteś? Adama, ale i nas, współczesnych Adamów. Bo grzech pierworodny to nie tylko dramat pierwszych ludzi, to także konsekwencje, które my nosimy. Bowiem grzech pierworodny wycisnął swoje znamiona na każdym z nas. Na każdym z nas są skutki tamtego grzechu, mimo zgładzenia go w darze sakramentu Chrztu Świętego. Bóg jednak w tym znaku raju nie przeklina człowieka. Przeklina tylko złego ducha, a z człowiekiem zaczyna dialog. To jest coś wymownego, że dialog człowieka z Bogiem zaczyna się w takich dramatycznych okolicznościach. I ten dialog będzie trwał, mimo że niejednokrotnie okoliczności będą jeszcze bardziej dramatyczne. Bóg jednak będzie dialogował. Bóg nie będzie się targował, bo On nie jest partnerem w targu. On będzie dialogował. A znamieniem tego dialogu Boga jest protoewangelia. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w nogę, a ty ugodzisz go w piętę. To jest owa Maryja zwycięska, a jednocześnie to jest prawda, która nam przypomina o naszym zmaganiu wiary. O tym zmaganiu wiary, w którym będą nieprzyjaźnie, w którym będziemy ugodzeni wielokrotnie, niemal na sposób śmiertelny. Będziemy ugodzeni tam, gdzie są najsłabsze punkty naszej wiary. Ale Bóg nie zaprzestanie dialogu. Bóg będzie oczekiwał od nas tego wołania psalmisty. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj mego głosu. Wystarczy
taki dialog ze strony człowieka. A wówczas, jak mówił psalmista, poczujemy radość strażników poranka, którzy wyzwalać się będą z ciemności dla rodzącego się światła. Wówczas będziemy odczuwać obfitość odkupienia, której pełnia zabłyśnie w baranku za wszystkie grzechy świata. Nasza wiara, jak mówił święty Paweł w liście do Koryntian, nie jest czymś zdawkowym, czymś emocjonalnym, ale nasza wiara, chcemy tak myśleć i ufać, jest oparta na tym, który wskrzesił Jezusa i z Jezusem przywróci nam życie. Oparta jest na zapowiedzianym w Księdze Rodzaju Synu Bożym. Ta wiara ma, jak mówił święty Paweł, obfitować łaską i przymnażać Bogu chwały. To przymnażanie Bogu chwały przez wielu to jest uświadomienie nam wspólnoty Kościoła. Nasza wiara jest eklezjalna. Chrześcijaństwo nie jest religią prywatną. Chrześcijaństwo jest religią wielu zespolonych w Jezusie Chrystusie, których znakiem zespolenia jest dar Chrztu Świętego, a znakiem umocnienia Eucharystia. To jest wiara ku chwale spełniana przez wielu. Dlatego tak ważna jest niedzielna Eucharystia. Tak ważne jest święte zawołanie, Kościół, rodzina, w której szczególne miejsce ma domowy Kościół, naturalna rodzina. To świadectwo wiary i pytanie, gdzie jesteś dzisiaj, to jest pytanie o naszą wiarę. To jest pytanie o to, aby ona odnawiała się z dnia na dzień, aby ostatecznie doświadczył każdy z nas bez miary przyszłego wieku, tego, co niewidzialne, a nie tylko tego, co widzialne. Bo droga wiary to jest zmaganie się o wewnętrznego człowieka, aby nie ulec tak jak Adam temu, co zewnętrzne, zapaściwszy to, co jest wewnętrzne. To zmaganie o wewnętrznego człowieka to jest zmaganie się o to, co jest nieprzemijające. To jest prawda, że zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania. Ale my się tego nie obawiajmy, bo przecież Jezusa Chrystusa przybytek doczesnego zamieszkania został złożony do grobu. My w Chrystusie oczekujemy mieszkanie od Boga, nie ręką ludzką uczynionego, lecz wiecznie trwałego na wieki. Ta prawda naszego ziemskiego pielgrzymowania, wpisana w historię zbawienia, jest prawdą, która realizowana jest na sposób indywidualny, ale we wspólnocie Kościoła. We wspólnocie Kościoła, który, jak mówiła Ewangelia, nie może nigdy dać się oderwać od Jezusa Chrystusa. Bo przecież pragnienie poznania Jezusa i Boga jest wpisane w serce każdego człowieka, nawet tego, który go neguje.
pięknie mówił święty Marek, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Tłumy zbierają się wokół Jezusa. Nie bójmy się. Jezus zaprasza wszystkich. Prowadzi dialog, który rozpoczął Ojciec w raju i nie potępia człowieka, ale stara się w nim dostrzec to, co jest ciągle aktualnym obrazem Bożym. Ta prawda Jezusa, do którego gromadzą się tłumy, niejednokrotnie dla wielu burzy ludzką ręką zbudowane systemy, burzy czysto świeckie oferty życia, ale nie dotyka negacją tych, którzy je budują. Wręcz przeciwnie, chce zapoczątkować dialog z nimi. Przecież niekiedy w tym zmaganiu się o budowę cywilizacji miłości, tak jak Jezus i dzisiaj, niejednokrotnie chrześcijanie słyszeli i słyszą, odeszli od zmysłów, zły duch ich opętał. Ilu to chrześcijan zostało skierowanych do zakładów psychiatrycznych? Ilu osądzono o choroby umysłowe? Powtarza się dzisiejsza Ewangelia. Powtarza się to, o co został oskarżony Jezus. Kiedy odpadły wszystkie argumenty, wytycza się argumenty poniżające. Nie tyle tych, których się oskarża, ale oskarżycieli. Ten dialog Boga z człowiekiem, jak śpiewaliśmy przed Ewangelią, znalazł swoje ukoronowanie, jak to powiedział święty Jan Chrystusa, gdy zostanę nad ziemią wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie. Drzewo rajskie i drzewo wywyższenia na krzyżu. Obyśmy, patrząc na krzyż, nie patrzyli tylko na to, co zewnętrzne, ale na wnętrze, aby dzięki temu budować w sobie wewnętrznego człowieka we wspólnocie Kościoła, który tutaj w Łodzi w znaku Matki Bożej Zwycięskiej każe nam także w tym roku uświadomić mocno, iż stulecie niepodległości to nie tylko wysiłek zbrojny, to nie tylko dyplomacja, ale to kultura, to język polski, to wiara ludu, to posługa Kościoła, to cierpienie wielu ludzi także z motywu wiary i kultury. To doprowadziło do zwycięstwa i sprawiło, że ojczyzna nasza wróciła na mapę Europy. Ta Matka Boża zwycięska niech nam uświadomi dar zwycięstwa jej Syna, jej jednorodzonego Syna, dla którego jest Matką. I przede wszystkim niech Jezus z wyżyn krzyża pociąga nas nieustannie do siebie, a my odpowiadajmy na Jezusowe wołanie, budując każdy swoją drogę powołania życiowego, wkładając osobisty wysiłek, ale jednocześnie także z pełną odpowiedzialnością prosząc o Boże łaski, abyśmy mogli być pewni, że Bóg Zbawiciel jest naprawdę pełen miłosierdzia.